niedługim czasie szykują się zmiany w ustawie o policji, a dokładniej w ustawie związanej z uposażeniem. Tak, rządowy projekt ustawy dotyczący zmiany uposażenia wszystkich funkcjonariuszy służb publicznych, począwszy od Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, skończywszy na funkcjonariuszach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego itd., itd., czyli wszystkich służb, które panują nad porządkiem publicznym i bezpieczeństwem mieszkańców, będzie zmiana dotycząca wysokości uposażenia wypłacanego wszystkim funkcjonariuszom za tak zwane przebywanie na zwolnieniu lekarskim, czyli tak zwany projekt typu L4. Taką pobieżną nazwę ma. Został pan tutaj przewodniczącym podkomisji, która zajmie się tym tematem i która tu wypracuje ostateczne stanowisko w tej sprawie. Tak, zostałem powołany na zaszczytną funkcję przewodniczącego podkomisji. Projekt bardzo ważny, o dużym oddźwięku społecznym, głównie o bardzo dużym zainteresowaniu służb mundurowych, ponieważ wprost dotyczy on ich funkcjonowania w obrocie społecznym. Zostałem tym przewodniczącym. Pracę rozpoczynamy już niedługo, pod koniec września, mam nadzieję, jak trafi do nas pełne opracowanie ze stenogramów, które odbyły się podczas wysłuchania publicznego, które miało miejsce w Sejmie 2 tygodnie temu. Wystąpiło ponad 200 prelegentów, także zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Kancelaria Sejmu musi mieć czas na przygotowanie pełnych dokumentacji, żebyśmy mogli w sposób merytoryczny i tak naprawdę w sposób zadowalający obie strony podejść do pracy. Ustawa chyba trudna do forsowania. Zapewne tutaj w dużym stopniu mogą się pojawić jakieś opory ze strony środowisk, prawda? Bo porządkują one do tej pory sferę, która no, w pewnym sensie, no można powiedzieć czasami, przynajmniej w mediach w ostatnim czasie, podejmowało się ten temat, że występują tu pewne nadużycia ze strony właśnie służb mundurowych, gdzie uposażenie niezależnie od formy było zawsze 100%. Oczywiście, no, służby argumentują, że to jest zamach na ich przywileje i status quo, osłabiając wizerunek służb. Już dali swój tak jakby wyraz temu, co sądzą o tym projekcie ustawy, poprzez manifestację, która ostatnio miała miejsce w Warszawie. Wespół ze związkowcami pierwszego dnia manifestowano, wyrażając opinię na temat tego projektu. Aczkolwiek, jak słusznie pan zauważył, jest to pewien przywilej, który się utarł jeszcze za czasów, kiedy służby mundurowe w Polsce, głównie w Rzeczypospolitej Ludowej, miały bardzo silną pozycję i tak jakby one kształtowały funkcjonowanie państwa polskiego. No teraz czasy się zmieniły, zmienił się system. Ustawa tutaj w pewnym sensie porządkuje, rozdzielając sprawy zawodowe, że tak powiem, ze zwolnieniem prywatnym, z wynikającym chociażby ze zwykłej choroby, prawda? Otóż to właśnie, dlatego pozycja służb, zdaniem ministerstwa, powinna być powoli tak jakby potraktowana jak w systemie otwartym, czyli tak naprawdę każdy funkcjonariusz, który w trakcie pełnienia służby i w związku ze służbą będzie chroniony przez państwo w 100%, ale funkcjonariusz poza służbą, czyli powiedzmy realizujący zadania życia codziennego, funkcjonujący w obrocie tak jak każdy z nas, nie może być traktowany jak funkcjonariusz na służbie, dlatego wolą ministerstwa i pomysłem ministerstwa jest to, żeby tak jakby wyrównać i przywrócić funkcjonariuszy służb mundurowych do systemu otwartego, czyli takiego, w jakim wszyscy jesteśmy. Mówiąc krótko, każdy funkcjonariusz służby mundurowej w trakcie pełnienia służby, w związku ze służbą, w trakcie dotarcia na tej służby, czyli w drodze do pracy, będzie chroniony przez państwo i tutaj ten przywilej 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym będzie miał utrzymany. Czyli żaden policjant, żaden strażak, żaden żołnierz absolutnie nie musi się obawiać, że państwo będzie zabierało mu te pieniądze, ponieważ no, jest w pracy i ten szacunek do munduru i powaga sprawy jest na tyle należna, że te pieniądze będą utrzymane. Natomiast jeżeli jest po służbie, bawi się z dzieckiem, kopie w ogródku, czy wyjeżdża na wakacje, coś mu się staje, no musi być traktowany jak każdy obywatel w systemie otwartym, czyli będzie mu się należało 80% uposażenia. Prowadzili państwo już jakieś rozmowy ze związkami, tutaj z przedstawicielami służb mundurowych. Jaka argumentacja z ich strony, jaka z państwa i może jakieś wypracowane wspólnie stanowisko już jest? Oczywiście były spotkania już takowe. Zresztą, tak jak powiedziałem, podczas manifestacji już wyrażali swoje oburzenie. Poza tym było wysłuchanie publiczne, podczas którego padały argumenty za tym, żeby rząd nie ingerował w tą sferę przywileju dla służb mundurowych. Aczkolwiek nie padały jakieś nowe argumenty.
racjonalne i merytoryczne, które się odnoszą wprost do służby, bo tak jak mówię, tutaj nikt nie robi zamachu na przywileje związane ze służbą. Tutaj chcemy po prostu uporządkować tą sferę i przywrócić do normalności, tak jak jest to w innych krajach. Dlatego nikt z nas w ministerstwie, a także posłów koalicji nie ma oporów co do tego, żeby zająć się tą ustawą. Ba, rozmawiając z politykami sił opozycyjnych, prywatnie sondując ich opinię na temat tego, w jaki sposób odczytują zapisy, intencje rządu, twierdzą, że jest to bardzo potrzebne i bardzo, bardzo dobra ustawa, z tym, że z kolei nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak politycznie poszczególne siły się zachowają podczas pracy w komisji, a potem na głosowaniu plenarnym w Sejmie. Jeszcze takie ostatnie pytanie, czy uda się za pomocą tych instrumentów prawnych dokładnie określić, kiedy jest to właśnie w wyniku czynności związanych z pracą, a kiedy jest to w wyniku czy celów prywatnych, bo mogą nastąpić takie sytuacje, że będą się nakładały pewne czynności. No zawsze jakoś istnieje taki moment, gdzie może powstać jakiś problem określenia. Znaczy mówiąc krótko, bardzo krótko, na tą chwilę podwładny, czyli komendant, nie ma żadnych instrumentów prawnych, żeby sprawdzić zasadność przebywania funkcjonariusza na zwolnieniu lekarskim. Nie może sprawdzić dokumentu, nie może sprawdzić, czy dana choroba faktycznie funkcjonuje i czy dany funkcjonariusz w tej chwili powinien zgodnie z orzeczeniem lekarskim wystawionym na odpowiednim blankiecie, jest w domu i po prostu leczy się. Nie ma możliwości kontroli. My natomiast w systemie otwartym możemy być kontrolowani przez ZUS, przez pracodawcę, czy zgodne ze stanem faktycznym jest wystawienie zwolnienia lekarskiego i czy faktycznie jesteśmy w domu. Także tych narzędzi nie ma i te narzędzia będą. Poza tym niech będzie wymownym fakt, że według statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych średni czas przebywania na zwolnieniu lekarskim w ciągu roku kalendarzowego osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wynosi 14 dni. Natomiast z wyliczeń resortu spraw wewnętrznych za 2011-2012 rok dane są alarmujące, jeżeli chodzi o tak zwane zdrowie, szeroko rozumiane zdrowie naszych służb mundurowych. I tutaj dla przykładu przywołam dwie formy. Formacja Straży Granicznej, w ciągu roku średnio funkcjonariusz przebywa 28 dni na urlopie, natomiast na zwolnieniu lekarskim, z kolei policjant przebywa około 25 dni na zwolnieniu lekarskim, czyli zestawiając te dane z systemem otwartym, gdzie średnio pan bądź ja możemy przebywać 14 dni, funkcjonariusz, który stoi na straży bezpieczeństwa, porządku i ładu publicznego, powinien być okazem zdrowia. Zresztą przechodzić testy sprawnościowe co roku, albo co jakiś tam okres czasu, okresowe testy sprawnościowe, a jak się przyjmuje do policji, to musi się wręcz wykazać zdrowiem profesjonalnego sportowca. I tutaj nagle okazuje się, że są bardzo chorowici, komendy mają problemy z obsadzeniem wakatów, które po nich występują i tutaj się pojawia bardzo duże niestety pole do nadużyć i z tym uważam trzeba jak najszybciej robić porządek. A co ze środkami, które zaoszczędzi w ten sposób tutaj budżet państwa? No bo na pewno można się spodziewać pewnych oszczędności wynikających tutaj ze zmian. No oczywiście, będą oszczędności w wysokości 20%, bo jeżeli obcinamy ze 100 do 80, to pozostaną 20% oszczędności. Oczywiście ministerstwo pokusiło się o wyliczenie tych kwot. To jest kilkadziesiąt milionów złotych w ciągu roku. I tutaj bardzo ważna informacja dla wszystkich pracowników służb mundurowych. Te pieniądze zostaną w budżecie danego sektoru, w budżecie danego ministerstwa, będą do dyspozycji komendantów i każdy, kto będzie na zwolnieniu chorobowym i w tym czasie jego kolega będzie musiał go zastępować, to te pieniądze z tej rezerwy zostaną przeznaczone na jego nagrodę, na jego wynagrodzenie za ten czas, który poświęca na zastępstwo kolegi. Także mogę zapewnić, że absolutnie budżet, mówiąc krótko, i minister finansów nie będzie próbował zaanektować tych środków, te pieniądze pozostają do dyspozycji danych służb.